Świąteczne piosenki mają coraz więcej wyświetleń, a dzieci wysłały już pierwsze listy do Świętego Mikołaja. A w komunikacji miejskiej da się już wyczuć zapach mandarynek. Nie bójmy się i powiedzmy cześć świątecznej aurze. To jest Slow Weekend i dlaczego slow, skoro wszyscy się śpieszą? Slow Weekend jest to impreza cykliczna, już odbywa się 8 raz. Jesteśmy teraz podczas edycji grudniowej, czyli tuż przedświątecznej. Robimy to 2 tygodnie wcześniej, aby każdy mógł na spokojnie wybrać sobie prezenty, takie idealne i miał czas na to. Czy Święty Mikołaj był grzeczny w tym roku? Tak. Na pewno? Na pewno, proszę pana. A ile listów już dotarło do pana? Och, tego nie liczyłem, ale no, ze 2-3 tysiące na pewno. Ze 2-3 tysiące, naprawdę? To i tak mało na razie. No, jeszcze dojdą. Listy już dotarły, problem jest tylko, że zawsze spóźnialscy mężowie się zgłaszają i tak się budzą w ostatniej chwili, mówią, potrzebuję jeszcze coś, i szybciej, i szybciej. I w tym momencie niestety, ale wchodzimy w taki potrzask, ale dajemy radę. No, a później ja to rozwożę. Wiesz, zawsze ktoś musi mieć ten czerwony nos. Ulubione pierogi? Pierogi z kapustą i grzybami. Nie jest poprawne politycznie, ale ruskie. Ruskie. Z mięsem. Ruskie. Z mięsem. A ile w stanie jest pan ich zjeść? To zależy, jak jestem głodny. Tak, na raz to ze 12. 12? Tak. Zupełnie nie widać, ale to jest dobry wynik. Dzięki. Dobra, widać. A może jakieś najciekawsze wspomnienie świąteczne? No, kłótnia rodzinna. Cała rodzina się pokłóciła i po prostu wszyscy poszli do siebie. Wręcz smutne. A może pan jakąś inną? Ja mam bardziej wesołą, bo wpadłem kiedyś pod lód na jeziorze. Źle oceniłem grubość pokrywy lodowej. Zwróć uwagę. Użyłam kiedyś siostrze pod choinkę rózgę i napisałam ząg. Płakała. Widzę, że udały się zakupy. Jak widać? No, to była zaplanowana akcja. W większości prezenty są dla mnie, także Mikołaj przyjdzie w tym roku.